Razem z nami osoba, która można powiedzieć pociąga za sznurki na stadionie miejskim w Tychach. Człowiek, który w każdej chwili może włączyć, ale i wyłączyć światło nawet w trakcie meczu. To jest takie miejsce, które jest chyba mózgiem całego obiektu, bo znajdujemy się w centrum dowodzenia. Tak, tutaj mamy całe centrum, stąd wszystkim zarządzamy. Włączamy, wyłączamy, sterujemy, mamy stąd możliwość w zasadzie uruchamiania wszystkiego, co się tutaj na stadionie dzieje. Na pewno ważnym elementem, szczególnie kiedy jest transmisja telewizyjna, czy jak jest po prostu ciemno, jest uruchomienie światła. To jest coś skomplikowanego, coś trudnego? W tym całym procesie pomaga nam tutaj dość mocno komputer i cały system sterowania. Wystarczy w tej chwili według harmonogramu odpowiednią datę, o której chcemy włączyć światło, które ma się wyłączyć, ustawić program, jaki chcemy wysterować i w zasadzie system o wszystkim za nas myśli. Czyli tak naprawdę nie musi siedzieć tutaj człowiek, można to zaprogramować i na przykład za 15 minut oświetlenie zostanie włączone, tak? Tak. Tak jak dzisiaj, w dniu dzisiejszym nastawiłem na 16:40, ja będę gdzieś na pewno biegał na obiekcie, automat sobie sprawi, że sam zacznie wysterowywać wszystkie lampy. Jest to takie miejsce, do którego nie każdy ma dostęp, bo tak naprawdę w każdej chwili, tak naprawdę jednym kliknięciem i w trakcie meczu można by wyłączyć oświetlenie. No niestety jest taka opcja. Dobrze jest to też zaprojektowane, że jakby wszystkie lampy nie gaszą się za jednym razem, tylko one jakby po kolei etapami są wyłączane, więc w razie czego, jeśli zauważymy, że coś się niepokojącego dzieje, jeszcze mamy możliwość ten proces odwrócić. Oświetlenie to jedno, ale też system monitoringu. Masz tak naprawdę wszystko i wszystkich masz tutaj na oku. Tak, no, mamy na obiekcie 140 kamer, także tak naprawdę na stadionie niewiele jest się w stanie przed nami ukryć. Jest, tak jak powiedziałeś, cały mózg całego stadionu, dlatego tutaj wszystko się odbywa. Jak jest transmisja telewizyjna, jest więcej pracy, są większe wymagania i tutaj wcześniej musisz przyjść do pracy i to wszystko przygotować? Przed każdym meczem jesteśmy około 6 godzin wcześniej, zaczyna się cała ta zabawa, żeby przygotować cały spektakl, całe widowisko. Jak jest telewizja, jest transmisja telewizyjna, no to też biegamy wcześniej, jest tej pracy więcej. Ona też później trwa, po zakończeniu meczu jeszcze dłużej trwa, muszą to wszystko pochować. Kierownik obiektu to taka osoba, która za wiele rzeczy odpowiada, bo to jest nie tylko uruchomienie światła, gdzieś tam kliknięcie, obserwacja tego, co się dzieje, ale szereg innych obowiązków. Można powiedzieć, że w zasadzie odpowiada się tutaj za wszystko, co się odbywa na stadionie, za wszystkie systemy, za wszystkie przeglądy, za każdą jedną rzecz, która dzieje się, która funkcjonuje, która pracuje na stadionie. Niestety jestem za to odpowiedzialny. Oni śmierasz nas wszędzie, te kamery, nie możemy porozmawiać. Co znaczy ta zmiłka przed meczem? Nie piszmy. Ja go nie lubię, wiesz, nie lubię z nim rozmawiać. Jeszcze jak kamerę trzyma, to już w ogóle. Nie, to trzeba tutaj, kolega, zmotywowany. Ale nie masz ze sobą Trzosika, to żadnych pytań nie będzie. Ty patrzysz, się nie odzywasz, więc tutaj trochę lipa, że nagrywasz. Muszą być pytania. Masz. Może sobie z nim sobie zbiorę, stary zdrowy. Nie, bo wczoraj piłem, wiesz? A dzisiaj koszulkę dopiero. No widzisz, no on nie pyta, nie? Bieri jak wziął ostatnio kamerę, to i pytał i kręcił, nie? No ale i strzelił. A widzisz, to możesz wejść kamerę, to dzisiaj coś ci się uda. Cieszynka. Chociaż ty dzisiaj w drugiej połowie jak coś, ja nie? Ja dzisiaj Grzeszczyk. Element zaskoczenia. Grzeszczyk tam został, fajnie, nie? On tam grzeszczy, nie? Ale trochę mu się ten, trochę ma piłkę pod koszulką. Jak dzisiaj frekwencja, powiedz? Właśnie. Dzisiaj no kilka tysięcy. Kolejki byli. Ale ile? Piątkę wyciągnął. Piątka, szóstka. Ale tak powiem ci tak. Wyniki są dobre. No właśnie dochodzi, jakby nie było. Wy robicie swoje, no. Trzeba jeszcze tej ludzi zaprosić. Byliśmy na Popracanach ostatnio. Maluch jeździ na Disco Polo, była reklama. Czerwone rozmowanie, nie? Nie byliście na Disco Polo? Nie byliście.
Ale w szatni tam disco leci chyba, nie? Puszczam ten kolega. Ja na tej puszczam. Klimaty podlaskie udzielają. Co jest na topie teraz? Ecstasy. To nie znam. No to musisz poznać. Albo wejdź do szatni, to... Nie wiem, czy wyjdę. Będzie za to pochodziło. Dobra, nie zatrzymuję. Pytanie. No co, druga połówka i brameczka. No liczymy na to dzisiaj bardzo mocno. No to samo? Nie, zawsze nie cały czas. Ja nie na stadion wiem. Przywiozą. Słuchaj, ale ostatnio dobrze ci poszło, więc. Kto wie? I brameczkę zdobyłeś. To jest jakaś, wiesz, musimy to tendencja, nie? Powtórzyć, tak. Bo w piątek, jak do Katowic będzie wyjazd. A, dzisiaj też może coś wpadnie. Ale Bogus już w szatni jest, wiesz? Jakiś tajny plan ma podobno. Tak? Więc w drugiej połowie wchodzi dopiero, nie? No ale to wiesz, joker. Typowy. Najważniejsi są tacy. Paweł Kaczmarczyk, wyjściowa jedenastka dzisiaj. Się doczekał. Chodź tu Paweł na chwilę do nas. Jest mały stresik? Chociaż nie, bo ostatnio z Chojniczanką, tak? Po raz ostatni i ruch Chorzów był dokładnie wcześniej. Tak. No wiadomo, jakiś tam troszeczkę emocji jest, ale to jest normalne, tak? Spróbuję wejść tam kulisko i w sposób kajastajomy też. Trener chyba oglądał ostatnie kulisy, bo jak Marcin Biernat ci nagrywał, to mówiłeś, że jesteś gotowy w dobrej formie, więc chyba trener słuchał i oglądał to i posłuchał Marcina Biernata. Nie, to znaczy, no wiadomo, jak w treningu się fajnie wygląda, tak, trener dał mi drugie szanse na boisku. Myślę, że no, jak się trochę swoich umiejętności pokazałem, tak, no i gdzieś dostaję szansę w pierwszej minucie, no i muszę to wykorzystać. No i tego życzymy. Dzięki.